Wracamy do tematu konferencji dotyczącej Leszczyńskich i Sułkowskich, która odbyła się w Lesznie. Profesor Tadeusz Bernatowicz z Instytutu Historii Sztuki Uniwersytetu Łódzkiego powiedział, że budowle Leszczyńskich, zamek i rynek w Rydzynie, bazylika i ratusz w Lesznie ze względu na swoje znaczenie mogłyby znaleźć się na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO. Poselski projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość zakłada wydłużenie o pół roku kadencji samorządu. Ponad 12,5 tysiąca złotych udało się zebrać podczas pikniku charytatywnego dla Szymona i Julii Fokt z Leszna. Pieniądze przeznaczone zostaną na zakup przenośnego koncentratora tlenu. Trwa wielka opozycja Jowisza. Gazowego olbrzyma można obserwować gołym okiem. Leszczyńskie mini zoo prosi o pomoc. Potrzebne są imiona dla nowych zwierzaków. Wzdłuż części Alei Zygmunta Krasińskiego stoją osłony ochronne, które zastąpiły nieestetyczne słupki z łańcuchami. Jeszcze tylko do środy 28 września włącznie mieszkańcy Leszna mogą głosować na projekty budżetu obywatelskiego 2023. Towarzystwo Miłośników Lwowa i Kresów Południowo-Wschodnich zaprasza na koncert piosenki lwowskiej i arii operetkowych. Czekają bezpłatne wejściówki. Strachy na Lachy zagrają na rzecz Fundacji Podaj Dalej 30 września o godzinie 19 w Miejskim Ośrodku Kultury w Lesznie.